Dzień dobry. Zacząć należy od sprostowania. Tydzień temu mówiłem, że Christopher Daniels w wyniku porażki jest współliderem w liczbie przegranych razem z ekipą The Work Horsemen. Nie jest to jednak prawda, a prawda jest taka, że Daniels ma na koncie 14 porażek, a J.D. Drake i Anthony Henry po 15, tak więc w rzeczywistości Christopher jest zaledwie trzeci. Za pomyłkę oczywiście przepraszam, a teraz lecimy z tym, co mamy na ten tydzień. Wczoraj wspominałem o Eddie Kingstonie i oto właśnie nasz nowy ROH World Champion rozpoczął show. Eddie mówił, iż choć nie lubi Claudio jako osoby, tak jednak szanuje go jako byłego już mistrza. Teraz przed nim obrona dwóch pasów, co łatwe nie jest, ale w taki sposób osiąga się progres. Swoje wielkie zwycięstwo Eddie zadedykował świętej pamięci Xavierowi, czyli drugiemu w historii mistrzowi ROH. Xavier zmarł w 2020 roku w wieku 43 lat. Kilka miesięcy wcześniej miał okazjonalnie powrócić do ROH, ale wybuch pandemii koronawirusa pokrzyżował wszelkie plany. Przechodzimy do akcji ringowej, a zaczynamy od starcia o pas ROH Pure Championship. Katsuyori Shibata kontra Nick Wayne. Nick Wayne to 18-latek z 5-letnim doświadczeniem w ringu. Pierwsze minuty to było takie techniczne mizianie się, w którym to Shibata przeważał, a nawet założył ankle lock, co zmusiło rywala do wykorzystania jednego z trzech przysługujących mu rope breaków. Panowie też naprzemiennie obijali się o barierkę dla widzów i tu również Shibata wyszedł na lepszą pozycję. Później Nickowi udało się wyłożyć trochę ofensywy ze swojej strony, chociaż też bez czegoś, co mogłoby znacząco go przybliżyć do zwycięstwa. A co więcej, doszło do sytuacji, że po raptem 8 minutach pan Wayne miał już wszystkie swoje rope breaki wykorzystane przy jednocześnie żadnym Shibaty. No Nick jeszcze próbował, ale Shibata złapał go na sleeper hold, następnie penalty kick i tym sposobem Shibata po 9 minutach broni tytułu. No jednoznaczne od początku było tutaj, kto wygra, ale sam pojedynek, no, myślę, że okej. Shibata, drodzy Państwo, po tym zwycięstwie ze streakiem 8-0 w tym roku. Za kulisami Lee Moriarty i Shane Taylor natrafili na Lee Johnsona. Moriarty tłumaczył, że zeszłotygodniowe zdarzenie, gdy przyczynił się do tego, że Johnson wpadł w sidła Taylora i przegrał, no to nie było nic personalnego. W każdym razie panowie Lee oraz Lee spotkają się dzisiaj w ringu i Moriarty zapewniał, że będzie to czyste starcie. Diamanty w akcji, a jej rywalka to Katie Bright. No cóż, w 2 minuty Diamante pokonuje rywalkę bez kompletnie cienia wątpliwości. Inverted Facebuster załatwił finalnie sprawę i można postawić kropkę. Lee Moriarty kontra Lee Johnson, no to możemy być pewni, że z tego starcia zwycięsku wyjdzie szanowny pan Lee. Wow, ależ to było mega błyskotliwe, co nie? No tutaj, mówiąc o tym, co było w tej walce, tutaj wręcz prosi się o powiedzenie, że był to wyrównany pojedynek. Jeden i drugi miał swoje momenty, jeden i drugi co nieco od siebie pokazał. Przy ringu obecny był Shane Taylor, ale jego obecność nie zakłóciła starcia w żaden sposób. Lee Moriarty miał tutaj ostatnie słowo, gdy nadział rywale o linę i następnie poprzez leg lariat zgarnął pinfall. No moim zdaniem całkiem przyjemne starcie, 7,5 minuty im dali i można powiedzieć, że panowie wykonali w ringu swoją robotę. Kolejny segment to trening sługusów. Reporterka Lexi oraz Billy Starks były szkolone przez Afinę w przeróżnych konkurencjach. A na sam koniec Afina zrobiła podsumowanie i stwierdziła, że Lexi zaliczyła trening i uzyskuje awans. Z kolei Billy Starks nadal jest do kitu. No krótkie, ale fajne. Trish Adora kontra Mercedes Martinez. Panna Adora no, z początku była niełatwym wyzwaniem dla panny Martinez, ale będąca przy ringu Diamante zdekoncentrowała Adorę, a potem jeszcze sama dołożyła coś od siebie, gdy arbiter nie widział. Martinezowa zyskała kontrolę, Adora jeszcze zdobyła się na kontratak, ale to panna Martinez pomyślnie wymierzyła Half Dragon i Running Knee, a stąd już bezpośrednia droga do Brass City Sleeper i w ten oto sposób w niecałym 5 minut Mercedes Martinez poprzez submission wygrywa to starcie. Piąte zwycięstwo Mercedes Martinez w tym roku i 5. raz przez submission. A Trish Adora,
ma nad czym myśleć. Z 6 ostatnich walk łącznie z tą tutaj tylko jedna wygrana. A teraz kolejna walka kobiet i to nie byle jaka. Afina broniąca tytuł kobiet przeciwko Angelinie Love. Angeliny no szerzej przedstawiać chyba nie trzeba. Była obecna w poprzedniej erze Orange, gdzie nawet zdobyła pas kobiet. Co prawda na 2 tygodnie, ale zdobyła. Na początku było wyrównanie, potem panie znalazły się poza ringiem, a tam Angelina wykorzystała obecność Billie Starks, aby poprzez zamieszanie zaskoczyć atakiem Afinę. Tym sposobem Angelina zyskała przewagę nad mistrzynią kobiet, ale Afinie niedługo potem udało się doprowadzić do wyrównania. Billie Starks no, bawiła się w cheerleaderkę, tymczasem Angelina strąciła Afinę z narożnika, kiedy ta namierzała się na O-Face. Pump kick w wykonaniu Angeliny, two count, ale przy tym Billie próbowała wejść na ring, a to właśnie odwróciło uwagę panny Love na tyle, że wykorzystała to Afina i poprzez Dominator, który wymierzyła też na swoje kolana, uzyskała pinfall, a to oznacza oczywiście, że Afina pomyślnie broni swojego tytułu. A po walce Afina doceniła starania Billie i poklepała ją po głowie. Streak Afiny w tym roku w ringu ROH to już 27-0. Ponownie wędrujemy za kulisy. Dzisiaj Cole Carter i Griff Garrison po raz pierwszy razem wystąpią w ringu jako tag team. Garrison przyznał, że po kontuzji znalazł się o krok wstecz, dlatego przyznaje, że jest to dla niego interesująca szansa. I zobaczymy zatem w ringu, jak to się potoczy. Ale zanim będziemy patrzeć, jak tam to się potoczy, to najpierw będziemy obserwować, jak potoczy się to starcie. Sky Blue, Willow Nightingale i Kiera Hogan, a po drugiej stronie Leila Hirsch i The Renegade Twins, czyli Charlotte i Robin Renegade. No tyle pani w ringu, a to jeszcze nie koniec, ponieważ niedługo po rozpoczęciu walki Maria Kanellis zjawiła się na rampie, obserwując starcie. 7 minut panie dostały i w mojej opinii było ok, jak na oczekiwania na tygodniówce. Tyle, ile można było oczekiwać. Sky Blue trafiła do defensywy na dłuższą chwilę. Leila Hirsch w pewnym momencie no, udało jej się założyć swój armbar, jednakże Sky Blue zdołała się z niego uwolnić i przyszedł moment na hot tag. Willow rządzi w ringu, wymierzając m.in. suplex obu pannom Renegade jednocześnie. Ogromne zamieszanie, każda każdą eliminuje, a na sam koniec Sky Blue wykonuje Code Blue na Charlotte Renegade i zgarnia pinfall dla swojej drużyny. Tym sposobem Leila Hirsch po raz pierwszy schodzi z ringu z porażką, choć oczywiście jeszcze nie została pokonana, jakby to powiedzieć, stricte osobiście. Za kulisami dowiadujemy się, że dziś Tony Nies połączy siły z Angelico i Serpentico w starciu 3-3. Tony mówił o tym, że będzie ich dziś prowadził w trakcie walki i dzięki temu dojdą razem do zwycięstwa. Ale zanim oni będą dochodzić do zwycięstwa, to czeka nas starcie i Fanpage kontra VSK. Panowie w swoich karierach wrestlingowych 3 razy spotykali się przeciwko sobie w starciu 1-1 i wszystkie te 3 razy wygrywał VSK. A tutaj, o ile z początku VSK no, troszkę przyatakował rywala, to jednak kiedy Ifan wymierzył Running Power Slam, no to już inicjatywy nie oddał. Ifan popisał się Cradle Clutch Slamem i Slingshot Cutterem z Lin, który dał mu pinfall. No niestety pod tym względem, że panowie dostali niewiele ponad 2 minuty, a szkoda, bo bazując na ich historii można było tutaj coś w ringu opowiedzieć. Szkoda. Metallic, Gravity i El Hijo del Vikingo kontra Tony Nies i Spanish Announce Project, czyli wspomniani wcześniej Angelico i Serpentico. Tony Nies ponownie miał przeprowadzić swój trening grupowy, ale tym razem przeszkodzili mu w tym jego dzisiejszy tag team partnerzy. Panowie ze SIP toczyli wyrównany bój ze swoimi rywalami, a Tony Nies, kiedy wszedł do ringu, no, miał spore problemy z El Hijo del Vikingo. Warto dodać, że w pewnym momencie pan Viking skoczył poza ring na Tonego, wykonując 630 Tornado i przy tej akcji doznał urazu biodra. No, dzisiaj już wiemy, że na szczęście nie było złamania, a jedynie stłuczenie i mocne posiniaczenie. No, w każdym razie oczekujemy, że przynajmniej przez kilka tygodni będzie on nieobecny w ringu.
Powracając do walki, do której El Hijo już nie wrócił, dzięki pomocy Marka Sterlinga Tony Nis zdobył kontrolę dla swego teamu. Rzecz jasna, potem się to wyrównało, to po hot tagu, akcje z obu stron i nirfale. W pewnym momencie Tony Nis próbował ściągnąć maskę Gravity'ego, przeciwko czemu oponował tag team partner Tony'ego, czyli Serpentico. Angelico i Serpentico, będąc świadkami takiej zniewagi, postanowili opuścić Tony'ego i osamotniony Tony oczywiście chwilę potem został pokonany po otrzymaniu senton od Metallica. A teraz za kulisami Ethan Page, który po powrocie do ROH ma już dwie wygrane na koncie. Ethan przyznał, że w ostatnich latach częściej szło mu gorzej niż lepiej, ale teraz jest gotów na nowe wyzwania i czeka na starcie numer 3, które będzie kolejnym krokiem przybliżającym go do celu. A cel jego to oczywiście pas mistrzowski. Griff Garrison i Cole Carter kontra Action Andretti i Darius Martin. 5 minut niecałe to wszystko potrwało. Andretti i Martin rządzili w ringu, co udało się przerwać Garrisonowi big bootem dla Andretti'ego, co poprzedzone zostało ingerencją ze strony Cartera oraz Marie, a to niezbyt się Griffowi podobało. No w każdym razie lecimy dalej. Darius Martin niedługo potem wkroczył do akcji, spore zamieszanie, a w pewnym momencie Cole Carter chciał odliczyć Andretti'ego, trzymając nogi na linach, a jego tag team partner Griff Garrison sam ściągnął mu ten nogi, tłumacząc, że nie postępują w taki nieczysty sposób. Wymiana słów pomiędzy Griffem, Ramarią i Colem sprawiła, że drugi team skorzystał z okazji i finalnie Andretti odliczył Cartera po Springboard 450 Splash i jeszcze po walce Garrison uścisnął rywalom dłoń, a Carter pokazał gest Kozakiewicza. Jesteśmy już, drodzy Państwo, przy walce wieczoru. Pasy ROH World Six-Man Tag Team Championship na szali Mogul Embassy, czyli Count Toaliona i Brian Cage, a po drugiej stronie Willie Mack oraz ekipa The Infantry, czyli Carly Bravo i Sean Dean. Przypomnę, że The Infantry i Willie Mack dwa ostatnie epizody to dwa zwycięstwa i teraz dorobili się title matchu. Ale można też dodać, że Sean Dean i Carly Bravo w swoich ostatnich czterech walkach cztery zwycięstwa. Carly Bravo był tutaj tym, który był dłuższą chwilę rozpracowywany przez przeciwny team. Udało mu się dokonać zmiany z Williams Mackiem, który toczył wyrównany bój z Brianem Cage'em. Wyróżnić można Cage'a, który popisał się deadlift superplexem. Następnie nastąpiło zamieszanie, każdy każdego eliminuje. Brzmi znajomo, co nie? Willie Mack popisał się frog splashem na Cage'u, ale dało to tylko 2 count, a w odpowiedzi Count powalił poprzez Air Raid Crush Willie Macka. Sean Dean po otrzymaniu szarży wyleciał z ringu, a Bravo otrzymał German suplex od Briana. Jeszcze Open the Gates dla Willie Macka i mistrzowie pomyślnie bronią swoich tytułów po raz kolejny. Trzeba się napić, by móc to podsumować. Przyznam szczerze, że trochę lepszego main eventu oczekiwałem. Nie było źle, ale odnoszę wrażenie, że widywałem już lepsze walki z udziałem The Embassy. Mówiłem kiedyś, że jak przeciwko The Embassy postawisz nie jobberów, to zrobią ci w ringu fajną walkę. No okej, okay, no The Infantry i Willie Mack to nie jest topowa półka, ale to nie są też tacy jobberzy przez wielkie J. Wielkie czy? Dobra, wiadomo, o co chodzi. Było akceptowalne, ale moim zdaniem, jeżeli chodzi o ten main event, można było tu liczyć na coś lepszego. I co tam jeszcze dzisiaj mieliśmy? No, mieliśmy opowiadanie historii, a to przecież ważne, zwłaszcza w kontekście dzisiejszego produktu ROH. No bo tak, Afina i jej sługusy. Ja lubię takie drobne odskocznie, jak dzisiaj to widzieliśmy, a nie, że tylko walka, następna walka, jeszcze następna i koniec. No właśnie, odnośnie opowiadania historii, ciekawe co będzie z Griffem Garrisonem, który wydawało mi się, że po przegranej dzisiaj w takich okolicznościach, że dostanie w pysio od Cartera i Marii, a zapewne zobaczymy za tydzień kolejny rozdział tej całej opowieści. I być może Maria ponownie skupi na sobie uwagę Layli Hirsch, skoro tym razem że zeszła ona z ringu pokonana, choć wiadomo, oczywiście wciąż personalnie jeszcze nikt jej nie odliczył, ani nie zmusił do poddania się. No, to tyle. Okej, taki
okej odcinek moim zdaniem. Dzisiaj to było godzina i 45 minut, na co składało się 10 walk. No tak, z jedna, dwie walki mniej i kwadrans mniej ogółem i byłoby lepiej, ale ogółem, tak czy tak, dobra, niech będzie tak, ogółem mogę dać plusika. Oglądajcie Ring of Honor.